W miejscu. Ruch pani Kota, bardzo proszę. Panie pośle, Prawo i Sprawiedliwość nieraz nam już serwowało niezwykłe historie. Okazało się, że one są one warte tak naprawdę kółka modelarskiego w szkole. Ale no, ostatnio poseł i rzecznik w jednym, Adam Hoffman, przekroczył pewne granice moim zdaniem, bo na łamach Polska The Times prawie miesiąc temu no, wskazał, powiedział, że Jarosław Kaczyński zapisze się w historii tak jak Margaret Thatcher, Charles de Gaulle, Adenauer. W związku z tym pytanie, skąd taki poziom absurdu i taka wyobraźnia u rzecznika Hoffmana? Czy nadrabia jakieś braki w literaturze science fiction, czy może po prostu pożyczył leki od Jarosława Kaczyńskiego, które ten brał w ostatniej kampanii prezydenckiej? Dobrze, impertynencję zostawiam na boku, tak, o lekach, bo na tym poziomie nie będziemy dyskutować. Natomiast jeśli pan w ten sposób pyta na poważnie, to pan powie na poważnie. Tak? Polska dzisiaj jest w takim stanie po latach rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u, że wymaga głębokiej zmiany. W związku z powyższym wymaga premiera, który jest przywódcą politycznym. Dzisiaj w Polsce jedyną osobą, która ma cechy przywódcy politycznego, nie takiego, który podąża za takim czy innym właśnie hasłem, czy sloganem, czy badaniem opinii publicznej, która się nikomu nie przypodobuje, tylko mówi, jaki ma program dla Polski na przyszłość, tak, żeby zagwarantować tutaj przyszłość dla Polaków, ale także, żeby wszyscy ci, którzy będą głosować na Prawo i Sprawiedliwość w najbliższych wyborach, wiedzieli dokładnie, jaki program wraz z naszym rządem w Polsce może być realizowany. I to jest przywództwo polityczne. I rzeczywiście takie przywództwo polityczne w ostatnich latach w Europie realizowało tylko kilka osób, w tym przez pana wspomniane osoby. Pan wie, czym się zapisały te postaci, które ja wymieniłem w historii. I ja nie wiem, jeżeli chodzi o porównanie, czym miałby się zapisać Jarosław Kaczyński. Chyba tym, że przegrał 7 razy wybory z rzędu, albo ma rzecznika prasowego, który chciał się przed całą Polską pochwalić długością swojej trzeciej nogi. No da, czy robimy, że idziemy dalej na tym poziomie, tak? Czołgania się w intelektualnego. Takie są fakty. Dobrze, no to w takim razie powiem panu tak. Zobaczy pan, czym zapisze się w historii Rzeczpospolitej Jarosław Kaczyński, konserwatystów w Cambridge. Dzisiaj byłem na spotkaniu z młodzieżą zaangażowaną politycznie w stałej Europy Środkowej na dużej konferencji w Tarnowie. Wszędzie tam, muszę panu powiedzieć, że jedynym politykiem, który od Gruzji po Stany jest przez tych młodych konserwatystów szanowany, właśnie wymieniany w tym samym porządku, muszę pan powiedzieć, ku pana pewnie zgorszeniu, jak przed chwilą pan powiedział, czyli Thatcher i Kaczyński, także pamięć o świętej pamięci prezydencie Kaczyńskim, to jest właśnie Jarosław Kaczyński dzisiaj. I naprawdę jest tak, proszę mi uwierzyć, że zobaczy pan, że Polska będzie inna, jak tylko Jarosław Kaczyński będzie w stanie Boże ją odbudować. Panie pośle, tego uchowaj, naprawdę. Zajrzyjmy do internetu, jak mam już pierwsze... Jak pani Kota mówi o Bogu, to już nie jest źle. Już pierwszy element poprawy widzę, dziękuję bardzo. Panie pośle, do internetu zaglądamy, są pytania już. Jest już mnóstwo pytań, dużo z nich dotyczy rzecznika PiS-u. Czy warto trzymać na medialnej szpicy w PiS-ie Adama Hoffmana, który już dwa...